Z przestrzeni piły zniknęło już wiele reklam. Znikają i to bardzo dobrze, ponieważ kierowcy byli rozproszeni. Jeżeli była reklama niewyraźna, nie? Jakieś niewyraźne litery, liczby, to jeszcze bardziej się kierowca skupiał i w tym momencie nie uważał na drogę, bo nie miał może podzielności uwagi. Niech znikają, bo teraz jest tak ładnie, ale też mi nie przeszkadzało, jak były. I to jest bez różnicy. Moim zdaniem źle, powinno coś tu być, jakieś reklamy czy coś. Taka goła ściana to wstyd. Po prostu wstyd, to jest hańba. Najwyższy czas, proszę pana, jak na choince wieszają bzdury takie. Nie może tak być, wie pan, wszystko na kupie, nie? Tym bardziej w centrum miasta. I właśnie brak reklam najbardziej rzuca się w oczy w centrum Piły, gdzie dotąd był ich istny zalew. Najbardziej takim chyba dużym i widocznym budynkiem jest budynek przy Placu Konstytucji 3 Maja. Tam było bardzo dużo, 10 w zasadzie takich potężnych reklam, zegar. Te reklamy są wszystkie zdjęte, ściany i tego budynku będziemy odnawiać, ocieplać, malować. Remont rozpocznie się jeszcze w tym roku. Budynek odzyska więc dawny blask, tak jak wiele innych należących do gminnego zasobu. 14 umów jako Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej rozwiązaliśmy. Przepisy dotyczą także prywatnych budynków i posesji. To pokłosie przyjętej przez miejskich radnych ponad 2 lata temu uchwały krajobrazowej, która narzuciła przepisy dotyczące tego, co i w jaki sposób można reklamować na terenie miasta. Urzędnicy podzielili Piłę na 6 stref, w których obowiązują różne zapisy. Teraz chcielibyśmy zakończyć porządkowanie przede wszystkim ścisłego centrum i zakończyć tą taką, no powiedzmy, walkę z reklamami wielkopowierzchniowymi, ale kolejnym krokiem na pewno będą te drobniejsze reklamy. My zauważamy z całą pewnością też już działania takie samodzielne podejmowane przez przedsiębiorców, usuwanie drobnych reklam, ogłoszeń na słupach, na przystankach. Bo przepisy, których egzekwowanie sprawdzają teraz pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, dotyczą także witryn sklepowych, a nawet szyldów. Zdaniem Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski uchwała zamiast porządkować reklamowy chaos, tylko go pogłębia. I zaproponowaliśmy, żeby najpierw zdjąć reklamy nielegalne, a dopiero potem zająć się uchwałą. Nie zrobiono tego i mimo, że tak naprawdę według prawa te reklamy powinny zniknąć, zostały, a efekt w tej chwili jest taki, że ci, którzy działają legalnie, są zarejestrowani, są w bazach, czy to w powiecie, czy w mieście, no dostają wezwania. Za niedostosowanie się do przepisów grożą wysokie kary. Są one uzależnione od miejsca i powierzchni reklamy. Może to być nawet kilkanaście tysięcy złotych. Branża reklamowa mocno żyje, że tak powiem, z reklamy zewnętrznej, ale pamiętajmy, że ponad połowa wpływów trafia z powrotem na rynek. Są to właśnie wspólnoty mieszkaniowe, są to spółdzielnie, są to też osoby prywatne, które gdzieś mają taki teren, gdzie mogą wydzierżawić i mieć dodatek do swojej emerytury czy renty. Dlatego przedsiębiorcy nie składają broni i o swoje prawa i pieniądze chcą walczyć w sądzie.